Wstrząśnięte jesteśmy, dlatego idziemy do kościółka, no razem tu będziemy sami, tu razem będziemy żegnać. Że to jest palec Boży. Tak, jesteśmy tak, naprawdę zszokowani tak tym, co się stało. Całą drogę idziemy, rozmawiamy, że tak, no tak niesprawiedliwie, tak mądry człowiek i w ogóle tak stało się teraz. Rozmawiamy. Wszyscy rozmawiamy, tylko jeden temat cały czas, w domach i w sercach mamy. Tak, do kościoła idziemy, no w sumie niezależnie nawet od opcji politycznych, które na przykład ktoś lubił czy nie lubił, ale to jest jednak tragedia, która no poruszyła wszystkich jednak. Troszeczkę to trwa w czasie, tym bardziej rozciągnięte, ale... Żal nie pozostał. Znaczy pozostał dalej, w dalszym ciągu. Mówię, no w dalszym ciągu człowiek jakoś to przeżywa. Teraz po mszy idziemy oglądać ceremonię pogrzebową. W domu czy tu przy telewizji? W domu będziemy oglądać. Chyba takie pożegnanie, taki ostatni ten hołd. Nie mogliśmy być w Warszawie, więc chociaż tutaj. A myślała pani o wyprawie do Warszawy? Myślałam, ale mam trójkę małych dzieci, więc to było fizycznie niemożliwe po prostu. Tragedia jest rzeczywiście, ja mówię, straszna. To pewnie jeszcze będzie się ciągnęło przez jakiś czas. Ale na takie życie. Musimy się z tym pogodzić i czekać teraz na jakieś wnioski, że naród, rząd wyciągną z tego. Jest to apel, bądźmy razem. Bądźmy razem Suwalczanie, bądźmy razem Polacy. Był to pan prezydent wszystkich Polaków. Ja wiem, nie, no po prostu taką miałam potrzebę i dlatego tak tu przyszłam. Bo co innego, no w domu sami jesteśmy, tylko nas dwóch, tutaj więcej ludzi, jakieś takie może uroczyście będzie bardziej to przeżywanie niż w samotności. No ja, jak już tamtej pani powiedziałam, na 12 poszłam na mszę do kościoła, ale poszłam też wpisać się do księgi, do urzędu miasta, no i... Widzę, że jest ustawiony od wczoraj, wczoraj to było bardzo mało osób. Telebim, no i sporo osób już się tutaj zbiera. Myślę, że jakiś czas, może nie do końca, ale będę oglądała. Dlaczego nie w domu? Przyjemnie jest, ładna pogoda. Razem lepiej? Myślę, że tak. Że tak bardziej, jak określić, dostojniej, to może nie jest dobre określenie, ale przy okazji człowiek patrzy i obserwuje, że ta żałoba to rzeczywiście jest wśród ludzi widoczna. Widać to po twarzach. Jak człowiek jest w grupie, to zauważa. W domie siedzieliśmy cały tydzień, bo jechać to mnie nie pozwoliło w zdrowie, a tutaj chcemy chociaż ostatni dzień tutaj przebyć, przeżyć swoje. Przyszedłem na mszę żałobną po ludziach, którzy zginęli. No i dla mnie sytuacja dosyć ciężka, bo zginął tam między innymi mój bliski znajomy Stefan Melak, z którym w latach komunizmu razem walczyliśmy z tamtym systemem. Także dlatego tu jestem, między innymi.